Rano możesz dzwonić, no. Czemu? Możesz dzwonić. No. Nawet teraz masz 21:04. Dzwoń do Bartka. Zależy, mi się zęby założyć. Załóż te zęby. A ile masz tu zęby? A to się obchodzi. Tylko górę noszę, bo nie Ja żartuję, tak bo nie mogę dołu, bo mam wąski pysztek, mam wąski będę ryjek liczyła wyjątkowo. twoje zęby, boż. Boże, do czego to doszło? O czym ta rozmowa, matko święta, no. Jaki numer? Aha, bo Rana muszę paczkę włożyć, no, te pójdą. Możesz tutaj gadać. Nie, tam hałas, to wszystko jest spokojne. Bo raz hałas, raz nie ma hałas. Trochę ciszę ja po prostu. No. Skupić muszę. Także tak nadaje, proszę Państwa, nasze radio Conchita. Tok FM. Euro Conchita Barbie Baby Langstroth. Kiedy to znowu na ten bezpłatny baby? No cały czas jest, no. Jak ci mówię, to ci mówię. No, bo kultura już pojechała do Wrocławia. Widzicie Państwo, jak to jest. Mówią, że są kaczarowaci w Warszawie. Książka. Udają nie wiadomo kogo. Psychologia bardzo nisko, albo razy zero, to czyli, że uziemienie następuje, psychologii nie ma. To takie potworki są. Warszawa przejściowa, Warszawa potworki, no tak, nie ma świadków Jehowy, a więc jak nie ma świadków Jehowy, to Biblii nie czytają, to głupie. Nie ma Mormonów, to właściwie to nic nie czytają, ani Księgi Mormona, ani Ewangelii. Nie ma prawosławnych, to nawet znaczy, że w cerkwi nie był. Nie ma ewangelików, Ewangelia w śmietniku. No to takie potworowate to wszystko. To więc tak, uśmiechy na zewnątrz, kwiaty, takie obnażanie się. No takie uśmiechy, które wszystko powiedzą. Ściana ma załamania, uskoki. Może spadł niżej. Leży na jakiejś skalnej półce, połamany, nieprzytomny, ale żywy. Nadzieja umiera ostatnia, ale rozsądek zwycięża. Elżbieta Piętak. Lekarze opowiedzieli mi potem, co się dzieje z człowiekiem, który spada z takiej wysokości. Czasem lodowiec wyrzuca szczątki takich osób. Czoło jest w strzępach. Ściana ostro tnie. Z pewnością nie żyje. Upadku z takiej wysokości nikt by nie przetrwał. Ale ciała kukuczki nie ma. Nie udaje się go znaleźć. Pewnie wpadł do szczeliny lodowca. Symboliczne pożegnanie. Na ścianie powyżej bazy koledzy wycinają w skalę nazwisko Kukuczki. Zapalają lampki. Wielkie chłopy. Wszyscy płakali, wspomina Piętak. Czuliśmy się zagubieni, straciliśmy lidera. Marecki kazał zwijać bazę. Ale przed powrotem trzeba się umówić. Oficjalna wersja będzie taka. Ciało Kukuczki zostało znalezione i pogrzebane w szczelinie lodowca pod Lodzce. To ważne dla jego żony i dzieci. Między zginął, a zaginął. Jest wielka różnica. Jeśli nie ma ciała, nie ma renty i odszkodowania. Trzeba czekać 5 lat, aż sąd potwierdzi śmierć. Wszyscy uczestnicy wyprawy zgadzają się, że tak lepiej. Piętak. Wracaliśmy przygnębieni. Smutna karawana. Ludzie w wioskach podchodzili, składali kondolencje. Czuło się wielkie wzruszenie. W holu naszego hotelu w Katmandu wisiało ogromne zdjęcie Jurka z Kirem. Kto je powiesił? Celina Kukuczka. 25 października Maciek był w szkole. Dzwonek do drzwi. W korytarzu stoją Janusz Majer, wtedy prezes klubu wysokogórskiego w Katowicach, z żoną. Głowy spuszczone, nie patrzą na mnie. Już wiedziałem.
przyjęłam tę informację ze spokojem. Nie potrafiłam się rozpłakać. Usiadłam na kanapie, oni coś mówili, a ja nie wiem co. Byłam zdrętwiała. Jurek nie żyje? Jak to? Przecież zawsze obiecywał. Nie martw się, ja wrócę. 26 października wszyscy już wiedzą. Lektor dziennika telewizyjnego, najważniejszego programu informacyjnego w polskiej telewizji, podaje. Z Himalajów nadeszła tragiczna wiadomość. Zginął jeden z największych himalajstów świata. Jerzy Kukuczka. W studiu Andrzej Paczkowski, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Wiecznie człowiek nie żyje, pada mi jedynie. Dyskretnie, skutecznie i stanowczo o nie zatroszczyć się. Jesteś matczynią i głównym bohaterem, ale matką i służebnicą. Rozważając drugą tajemnicę światła, prosimy Cię... No, ponoć się Matka Boska Boga stworzyła. Ale sobie wszystko i Twoją wrażliwość, Twoją wyobraźnię służby potrzebujących, piękną poświęcenia swojego życia dla innych, wyszukania pierwszeństwa i działania. Przyczyną naszej radości pragnąć spokój pośród obfitości grzechu i zawirowej historii. Wypraszaj nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się o Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Muszą się modlić na tych drugich swoich spotkaniach, bo tak, na ulicy im się nie wypada modlić. Tutaj w tych, na wernisażach, w tych miejscach centralnych im się nie wypada modlić, ale jak już tak pójdą za ścianę tam do siebie na to swoje drugie spotkanie, to jako te typy drugiej kategorii, te typy drugiej klasy, to oni już modlą się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, do papieża rzymskiego. No to jest system rzymsko-łaciński, system polski, mówią różnie, ale samych siebie nie lubią, bo mówią kaczorowaci, że oni są kwadratowi sami o sobie, mówią jesteśmy kwadratowi, także
No i ta Marysia kwadratowa, i ta kwadratowa, i ta Rysia kwadratowa. Wszyscy kwadratowi są. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Policja Jubileuszową z racji 1050 rocznicy Chrztu Polski odczyta ksiądz Paweł Gwiazda, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie. Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Nasza Matko i Królowo, pragniemy na zakończenie tej modlitwy polecać Twojej szczególnej opiece Ojca Świętego Franciszka, który tak bardzo prosił nas o modlitwę. Polecam cały Kościół, szczególnie w Polsce, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, świętym arcybiskupem Stanisławem Gąteckim, arcybiskupem metropolitę Ojca Depo, obecnego z nami ojca biskupa Łukasza. Chcemy modlić się za Faust i Zakon, ojca generała, Arnolda, ojca profesora Igor Mariana, posłów i braci, posługujących i co na Jasnej Górze, i tak wielu wspólnotach w Polsce i poza jej granicami. Polecamy kapłanów, pielgrzymów, osób życia konsekrowanego. Modlimy się szczególnie za braci nowicjuszy, przygotowujących się do złożenia pierwszej profesji zakonnej w Leśniowie. Polecamy siostry zakonne, które trwają tu na modlitwie przy biskupienia. Modlimy się za siostry Córki Bożej Miłości i się dziękuję za jubileusze życia zakonnego. Chcemy szczególnie polecać Bogumiłę i Janusza, którzy dziękowali za 50 lat wspólnego życia małżeńskiego. Modlimy się za pielgrzymów dnia dzisiejszego, tu obecnych, pielgrzymki parafii Maskiewowskiej Częstochowskiej z Poznania, Staromowic, z proboszczem, z parafii Podwiedza Świętego Bawrzyńca w Nowej, diecezja kaliska, świętym proboszczem Przemysławem, a także z chłodzieży, z archidiecezji gnieźnieńskiej, świętym Pawłem, za pielgrzymów zagranicy, a szczególnie modlimy się za Polonię, rozsianą na całym świecie, polecamy polską misję katolicką w Anglii, z kierującym kontrem, z świętym proboszczem Piotrem. Wszystkie intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej, wszystkich współpracowników, dobrodziejów Jasnej Góry, którzy wspierają to miejsce swoją modlitwą, cierpieniem i ofiarą. Szczególnie polecamy parafię, którą dzisiaj Matko nawiedzasz,
Duchu Świętym, wierzę w nawiedzenia parafii Miłosierdzia Pańskiego w Żarandowie. Polecamy intencje tutaj nas obecnych i tych wszystkich, którzy tak licznie łączą się z nami w tej szczególnej godzinie, trwając przy radioodbiornikach i telewizorach. Pod Twoją obronę uciekamy. Prosimy Ojca Biskupa Łukasza o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zakończyła się nasza wspólna modlitwa apelowa. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się z nami. Apelowa w pomieszczeniu numer 2, już tam dalej. Apelowa modlitwa u wyznawców papieża, na głównie Matki Boskiej, bo nawet papież modlił się też do Matki Boskiej, ostrobramskiej, częstochowskiej, rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, bo prawosławnych tutaj nie ma.